Aktualizacja zasobu danych użytkownika. W tym filmie pokażemy proces aktualizacji różnicowej, proces aktualizacji poprzez zastępowanie danych, prezentację wyników aktualizacji na mapie. W tym filmie pokażemy proces aktualizacji danych użytkownika przy wykorzystaniu danych w formacie GeoJSON. Do wykonania aktualizacji użytkownik musi być zalogowany do systemu mapy Małopolski i posiadać dostęp do zasobu przestrzennego, który ma zostać poddany aktualizacji. W celu aktualizacji wykorzystane zostaną dane dotyczące obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz stacje narciarskie na terenie województwa małopolskiego. Tak obecnie prezentują się dane w aplikacji mapowej. Aktualizacji można dokonać, wykorzystując dane zapisane w formacie GeoJSON lub Shapefile spakowane do archiwum ZIP. Pola, które będą aktualizowane, muszą być tego samego typu w pliku i w zasobie. Pola w zasobie, które nie mają odpowiedników w pliku wejściowym, nie zostaną zaktualizowane. Aktualizacja różnicowa. Na liście w menadżerze zasobów odszukujemy dane, które będą poddawane aktualizacji. Warstwa przestrzenna posiada 394 obiekty. Z menu kontekstowego wybieramy pozycję Aktualizuj. Teraz, wybierając Wybierz plik lub metodą Przeciągnij i upuść, wybieramy z dysku komputera plik aktualizujący. System informuje nas o układzie współrzędnych zasobu i wczytanego pliku oraz o liczbie pasujących pól. W kolejnym oknie użytkownik wybiera tryb aktualizacji. Zacznijmy od aktualizacji różnicowej. Ten tryb powoduje aktualizację wartości w pasujących polach i dodanie nowych obiektów oraz umożliwia usunięcie obiektów, które nie mają odpowiedników w pliku wejściowym lub i aktualizację geometrii dla pasujących obiektów. Po wybraniu aktualizacji różnicowej na liście odnajdujemy unikalny identyfikator dla aktualizowanych obiektów. Tu mamy możliwość wybrania opcjonalnej aktualizacji geometrii oraz usunięcia z bazy obiektów, które nie istnieją w przesłanym pliku. W kolejnym oknie otrzymujemy raport podsumowujący zmiany, jakie zostaną wykonane na bieżącym zasobie. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj system poinformuje nas, czy aktualizacja się powiodła. Proces aktualizacji różnicowej został zakończony. Jak widzimy, liczba obiektów na aktualizowanej warstwie uległa zmianie i wynosi teraz 434 obiekty. Teraz zaprezentujemy proces aktualizacji zasobów poprzez zastępowanie danych. Ten tryb powoduje usunięcie obiektów w bieżącym zasobie i wkopiowanie w ich miejsce danych z pliku. Wypełnione zostaną tylko pasujące pola. Warstwa, która będzie podlegać aktualizacji przed rozpoczęciem procesu, posiada 64 obiekty. Aby dokonać aktualizacji poprzez zastępowanie danych w menu kontekstowym wybranego zasobu, klikamy opcję Aktualizuj. Następnie, wykorzystując opcję Wybierz plik lub metodą Przeciągnij i upuść, wybieramy z dysku komputera plik aktualizujący. Analogicznie jak w poprzednim przykładzie, system informuje nas o układzie współrzędnych zasobu i wczytanego pliku oraz o liczbie pasujących pól. W kolejnym oknie użytkownik wybiera pozycję Zastąp dane. Następnie otrzymujemy raport podsumowujący zmiany, jakie zostaną wykonane na bieżącym zasobie. Po kliknięciu przycisku Aktualizuj system poinformuje nas, czy aktualizacja się powiodła. Jak widzimy, warstwa poddana procesowi aktualizacji posiada teraz 52 obiekty. Po odświeżeniu aplikacji mapowej możemy zobaczyć, jak prezentują się teraz zaktualizowane dane.